Dzień dobry, witamy Państwa i ponownie i po raz pierwszy. Będziemy tu mówić ze sceny, to może troszkę przynajmniej do nas usiąść, bardzo prosimy. Ze sceny miasta. A opowieść będzie bardzo ciekawa, mam nadzieję, tak jak wszystkie tutaj płynące z tej sceny i wszystkie na Śląskim Festiwalu Nauki, bo rzeczywiście tych 12 scen w różnych miejscach kampusu Uniwersytetu Śląskiego robi robotę, robi naprawdę niezwykłe wrażenie, prawda? Pytam tak. Teraz specjalistki Magda Giertuga z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, z Wydziału Projektowego. Jakby pani tak rzuciła okiem na to wszystko, co dookoła nas, to jak? Dobrze zaprojektowane? Myślę, że na pewno jest tego dużo i nie trudno się przemieszczać, więc chyba dobrze. Nie trudno, bo na szczęście te tłumy takie tylko na niektórych spotkaniach, a mamy sytuację, jaką mamy. Cały czas zapraszamy do noszenia maseczek, jeśli oczywiście Państwo tak sobie tego życzą, chroniąc siebie i nas. Proszono, żeby przypominać, więc i przypominam również o tym. A sama, bo mnie zastanawia bardzo od samego początku, odkąd tutaj o 11 stanęłam na tej scenie, ta sytuacja z rzeką. Bo to jest taki ciekawy, ale też i ryzykowny sposób na to, żeby stwierdzić, czy rzeka łączy, czy dzieli w tym wypadku. Myślę, że w tym wypadku jest pewnym pośrednikiem, no bo z jednej strony troszkę nas podzieliła, ale z drugiej strony jest przestrzenią wspólną, o której trochę zapomnieliśmy, więc zwraca uwagę, myślę, że łączy mimo wszystko. No właśnie, a tam bardzo dobrze na platformie słychać na szczęście, także o przestrzeni teraz. O tożsamości. O tożsamości i miejskich przestrzeniach. Wysłuchamy wykładu, bardzo się cieszę i zapraszam. Dziękuję bardzo za zapowiedź. Tak jak już wcześniej było powiedziane, nazywam się Magdalena Giertuga i reprezentuję pracownię projektowania dla tożsamości, którą prowadzi dr Anna Pol i magister Katarzyna Pełka-Bura. Ja jestem tutaj w zastępstwie za panią Annę Pol i postaram się opowiedzieć o tym, jak uczymy się i jak później ćwiczymy projektować dla tożsamości miejsc. Jeżeli chodzi o jakby program i tą wiedzę, którą pracownia stara się przekazać studentom, no to można ją zamknąć w takich słowach, kluczach jak tożsamość, narracja, przestrzeń, identyfikacja, kultura i partycypacja. I tym, czego się uczymy i co jest dla nas szczególnie istotne, jest definiowanie cech tożsamości. I później przełożenie tych cech na komunikaty wizualne, produkty i aranżowaną przestrzeń. I projektowanie tożsamości miejsca jest jednym jakby z trzech obszarów, którymi zajmujemy się w pracowni, bo oprócz tożsamości miejsca jest to również tożsamość marki produktu i tożsamość kulturowa, ale dzisiaj się skupię na tożsamości miejsca, miast, czy przestrzeni w mieście, dzielnic i tym podobnych. I takim motto, które przyświeca wszystkim, którzy dołączają do naszej pracowni, są słowa Andrzeja Pawłowskiego, które znajdziemy w jego publikacji pod tytułem Inicjacje i one brzmią następująco. Projektowanie jest postawą projektanta wobec środowiska społecznego i środowiska materialnego. Jednym z jego podstawowych celów jest uczynienie życia szczęśliwym. I ten cytat jest taką podstawą do tego, jaką postawę wśród studentów i później projektantów chcielibyśmy kształtować. I ta postawa, tą postawę cechuje społeczna odpowiedzialność, taki nonkonformizm, ale też aktywność twórcza, która nakierowana jest na poprawianie otoczenia, na jego usprawnianie i przede wszystkim też ma być to aktywność, za którą jesteśmy sami odpowiedzialni, czyli za to, jak się uczymy, ale też później jak realizujemy tą wiedzę w praktyce. I wykształtowanie takiej postawy, która jest odpowiedzialna, proaktywna, pomaga też później w efektywnym stosowaniu metod i narzędzi pracy, które stosujemy, żeby projektować właśnie dla tożsamości miejsc. I te metody i techniki są bardzo szerokie, bo od
bardzo podstawowej metody, jaką jest taka klasyczna kwerenda, czy research, desktop research, przechodzimy do analiz sensorycznych, czyli wędrujemy po miejscu, dla którego mamy coś zaprojektować i zbieramy materiał zdjęciowy, nagrania dźwiękowe, nagrania wideo, ale również staramy się przeanalizować społeczną, jakby społeczny background tego miejsca. Poprzez ankiety, wywiady, rozmowy z mieszkańcami, studiujemy mapy, plany miejsc, tak żeby dotrzeć do tego, co jest dla danego miejsca charakterystyczne, wspólne i co je wyróżnia od innych miejsc. Jakby to wszystko, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli taka otwartość, odpowiedzialność, kreatywność, proaktywność, to są wartości, które wyznaje ta pracownia i jakby to wszystko narzuca też nam takie podejście partycypacyjne, czyli zaangażowania do całego procesu mieszkańców i odbiorców tego, co projektujemy dla danej przestrzeni i dla danego miejsca. A jeżeli chodzi już o kształtowanie tożsamości miejsca, no to samo to zagadnienie jest dosyć szerokie i skomplikowane i możemy tutaj mówić zarówno o kształtowaniu tożsamości miejsca w kontekście przyszłości, czy zrównoważonego rozwoju, jak i lokalnych społeczności, dziedzictwa kulturowego, ale również przeszłości, tego co się składa na kulturę, tradycje i lokalność danego miejsca. No i teraz, jak to wygląda w praktyce? No bo tu mamy jakieś takie podstawy wynikające z postawy, wartości i tych metod, które przyjmujemy, a jakby w praktyce chciałabym to opisać na przykładach kilku projektów dla trzech różnych miejsc. Pierwszym z tych miejsc jest Załęże, czyli dzielnica Katowic, którą dużo osób tutaj kojarzy i która boryka się z różnego rodzaju wyzwaniami. Więc jakby pracownie podjęliśmy taki temat i punktem wyjścia do opracowania projektów mających cel, na celu zwrócenie uwagi na Załęże i jakby wyeksponowanie elementów jego tożsamości był taki spacer naukowy z panią Irmą Koziną, historykiem sztuki, bardzo wielką znawczynią naszego miasta. I jakby odkrywaliśmy to Załęże w perspektywie przestrzeni, kultury i ludzi. Czyli jakby wzięliśmy pod uwagę trzy aspekty tego miejsca i te projekty, które powstały... coś pilot odmawia posłuszeństwa znowu, już były wcześniej problemy. O, pierwszy to był taki projekt, który miał postać gry miejskiej i który eksponował charakterystyczne dla Załęża miejsca, które charakterystyczne są pod względem wizualnym, które są jakieś niepowtarzalne, które są zabytkiem i które jakby warto poznać. I cała gra opierała się na takim zestawie tabliczek czy małych pocztówek, które można było porównać, jakby to były historyczne zdjęcie, które można było porównać z aktualnym nieistniejącym, czy jakby aktualnym stanem danego miejsca, tak jak to jest na przykład w przypadku tej starej chaty, ale też aktualnie istniejące obiekty czy murale charakterystyczne, które gdzieś teraz wyróżniają w obecnym czasie Załęże. Można było się sfotografować jakby z tą tabliczką, pocztówką i zamieścić to później w mediach społecznościowych na profilu. Oj, chwileczkę. Zaraz pokażę ten profil, tylko musi się nam przełączyć ten slajd. Przepraszam. O. Ale to już może przelecimy dalej, skoro nam przełączyło. Drugi jakby aspekt poruszony w pracowni, jeżeli chodzi o Załęże, to były punkty usługowe i przedsiębiorczość na Załężu. Okazuje się, że jest tam dużo takich małych, lokalnych warsztatów i sklepików. Dlatego studenci postanowili jakby wyeksponować je i zwrócić na nie uwagę, tak żeby lepiej posieciować mieszkańców i przedsiębiorców, czy usługodawców. Tutaj też powstała identyfikacja wokół tych elementów i jakby jej charakter miał odzwierciedlać też charakter dzielnicy, czyli jej industrialną historię i aktualną taką bardziej usługową aktywność.
Drugim miejscem, o którym chciałabym powiedzieć, jest Dąbrowa Górnicza i Fabryka Pełna Życia. Fabryka Pełna Życia to jest miejsce, to jest takie nowe centrum miasta. Przykład modelowej rewitalizacji. Naszym zadaniem było stworzenie takiego projektu, który wzmocni wizualną tożsamość tego miejsca i wypromuje samo miejsce wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej. I w rezultacie tych prac powstał obiekt przestrzenny, który jest bezpośrednim przełożeniem logo Fabryki Pełnej Życia na mebel miejski, który pełni funkcję zarówno takiego właśnie takiej ławki, na której można spocząć, jak i mini ogródka społecznego, bo tutaj jest miejsce też na posadzenie kwiatów, jak i funkcję informacyjną, która z jednej strony informuje nas o tym, gdzie znajduje się fabryka. Tutaj jest mapa, kilka informacji na temat samego miejsca, a po drugiej stronie jest informacja na temat unikalnej roślinności. Takich obiektów w projekcie było kilka i każdy z nich poruszał trochę inny aspekt dotyczący Dąbrowy Górniczej i Fabryki Pełnej Życia, natomiast udało się wdrożyć na ten moment tylko jeden taki obiekt. Można go oczywiście obejrzeć, on tam stoi i na dzień dzisiejszy, ponieważ funkcja zakłada wymianę też tych informacji. Na dzień dzisiejszy można przeczytać o wspólnym projekcie Fabryki Pełnej Życia i Metropolii Górnośląskiej Miasto Lab. I właśnie udało się w tej formie zamknąć z jednej strony tożsamość wizualną Fabryki Pełnej Życia, jak z drugiej strony przenieść pewne treści w sposób, który byłby bardziej interesujący niż przeczytanie informacji na stronie internetowej, czy też jakimkolwiek innym, trochę może mniej zaskakującym nośniku. I ostatnia przestrzeń czy miejsce, o którym chciałabym powiedzieć, to Cieszyn. Okazało się, że w Cieszynie istnieje dużo ciekawych przykładów rzemiosła z trzech różnych grup. I te grupy to betoniarstwo, szklarstwo i metaloplastyka. I naszym zadaniem było stworzenie projektu, który promowałby szlak zabytków nieoczywistych, bo taką nazwę nadano tym wszystkim obiektom. Zamknięto je w jeden szlak. No i tutaj mamy pierwszy z dwóch projektów, które powstały. To jest mapa interaktywna oraz zestaw takich znaczników, które wskazują na obiekty, które wymienione są w całej mapie. Wokół całego tego projektu jeszcze planowana była gra miejska, która byłaby oparta o rozpoznawanie i zbieranie znaczników z tych miejsc, w których są te przykłady rzemiosła. A drugi projekt był troszeczkę inny, ponieważ opierał się nie tylko o mapę i listę tych obiektów i trasę, ale również o taką instalację w przestrzeni rynku, która miała przyciągnąć uwagę, uatrakcyjnić trochę przestrzeń, podziałać kolorami. Tutaj jest też tutaj jest taki okrągły znacznik, który umieszczano by przy tych obiektach. A za chwilkę, mam nadzieję, pokaże się ta instalacja w przestrzeni rynku, która też korzysta z otaczającej nas architektury, czyli przenosi tak naprawdę cechy charakterystyczne dla miasta w formę, która ma nieść ze sobą informacje. I tutaj też był taki zestaw plakatów, które przenosiły też identyfikację wizualną i miały wzmacniać tożsamość tego szlaku zabytków nieoczywistych i zwracać uwagę na taki nieoczywisty element miasta, który wyróżnia Cieszyn na tle innych miejsc. Bo tak naprawdę tożsamość miejsc to tak jak w przypadku też trochę tożsamości ludzi, oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, to jest to, co jest wspólne dla danej przestrzeni. Co łączy ludzi, którzy mieszkają w tej przestrzeni, co łączy tak naprawdę wszystkie obiekty, które się na nią składają, ale jednocześnie to,
co sprawia, że dane miejsce jest inne. I naszym jakby taką ideą, która przyświeca wszystkim projektantom, którzy projektują dla tożsamości miejsca, jest właśnie wyciąganie tego, co jest dla danego miejsca jedyne w swoim rodzaju i co łączy tak naprawdę tych wszystkich ludzi, którzy to miejsce współtworzą. I to jest wszystko z mojej strony. Ja bardzo dziękuję za uwagę wszystkim, którzy wysłuchali mojej opowieści. Dziękuję bardzo. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza powołana ustawą w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. Rozwijają się tu nowe technologie związane z branżą automotive, IT czy z medycyną. GZM to kształtowanie ładu przestrzennego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego. Zadania związane z transportem publicznym, by łatwiej było wszędzie dojechać. Współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich. I promocja obszaru, bo to niezwykły obszar i niezwykli ludzie. Dowiedz się więcej na www.metropolia.gzm.pl. Erasmus Plus. Europejski Korpus Solidarności. Nowe perspektywy, szersze horyzonty. Środowisko i walka ze zmianą klimatu. Włączanie i różnorodność. Transformacja cyfrowa. Uczestnictwo w życiu demokratycznym. Nowa perspektywa finansowa 21-27.